Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. A tu, ha, dzień dobry kochanemu Państwu. Kłaniam się pięknie w czwartek. Być może Państwo odbiorą to jako odgrzewany kotlet, ponieważ sytuacja tyczy wydarzenia, które miało miejsce dwa dni temu. Ale zainteresowało mnie z tego względu, że dotyczy kultury. Może nie do końca, jak się okazało, potem było w Sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Kultury i Środków Przekazu. Okazało się w pewnym momencie, że jest to posiedzenie braku kultury. Doszło do spięcia pomiędzy redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, panem Tomaszem oraz posłem Mieszkowskim. Oto krótka relacja z tego zajścia, a śpiewa Głupi Głupek. Do sejmowej komisji na posiedzenie zaproszono pana Sakiewicza. Można zaprosić każdego, dlaczego nie? Taki komisji obyczaj. Tam pan Sakiewicz zalazł wszystkim za skórę, chociaż nie posiłkował się Tuskiem i usilnie starał się ustalić, które media są bardziej proruskie. Nagle nie wiedzieć po co i dlaczego temperatura doszła do stanu wrzenia, bo Sakiewicz posła Mieszkowskiego nagle zwyzywał od chamów. Zaś dalsza wypowiedź wynikła z potrzeby pochwalenia się gotowizną. Wezwał Mieszkowskiego przed Sejm sprawdzić, żeby który jest bardziej mężczyzną. Jasne jak słońce, że chciałby okazywać męskość swą w trakcie przed Sejmem stania. Redaktor Sakiewicz nie musi rozpinać, widać to bez wyjmowania. Koniec wieńczy działo. Dzieło, przepraszam bardzo. Wiem, że część z Państwa w ogóle lekceważy imieniny, ale Państwu, którzy tego nie robią, a słuchają do końca, powiem, że dzisiaj mamy 9 lutego i imieniny obchodzą w czwartek Apolonia, Jakub i Pola oraz Ansbert, Bernard, Cyryl, Donat, Felicjan, Gorzysław, Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, o szeryfie, dzień dobry, Sabin i Sulisława. Wszystkiego najlepszego kochanym Państwu. Przysłowie na dziś, gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna późna i o chłodzie. To zobaczymy. Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzimy dzisiaj w kawałkach. Cytat dnia. Bardziej od pieniędzy potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia. Przypominam, że niedługo walentynki. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby Państwo, którzy bywają u mnie regularnie, nie mieli tej płyty. Proszę wejść na stronę. Ona jeszcze jest. Niedużo, ale jest. I na koniec gra słowna, gra półsłówek. Dzisiejsza delikatna, taka niemalże dla dzieci. Piszący wisiorek. Do widzenia.